Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki, 7-letni Szymon i Monika. Witają Państwa. No, Szymonku, nie zakładaj sobie kapturka. Popatrz, to czerwone. Tutaj narysowałeś jaką figurę? Co to jest za figura? To jeszcze wczoraj narysowałeś. Pamiętasz, jak się ona nazywa? Ośmiokąt. Ośmiokąt. Jaki? Foremny. Foremny. Dlaczego foremny? Bo ma... Wszystkie boki równe. I wszystkie... Kąty. Wszystkie boki i wszystkie kąty równe, tak? Czyli ten bok, zobacz, ten bok tutaj jest równy temu bokowi tutaj, tak? I temu bokowi tutaj. A ten kąt tutaj jest taki sam jak ten kąt tutaj, tak? Jak każdy inny kąt. Dobrze. I zobacz, jaką część ja zamalowałem? Jaki to jest ułamek tutaj? Na czerwono zamalowany tym razem. Na czerwono jest zamalowany jaki ułamek? 3/8. Tak, to najpierw sobie 3/8 i zamień to na procenty. I Monika, ty też, dobrze? Tu jest 3/8. O, patrz, tutaj masz... Że czerwone pole to jest 3/8, napisz sobie tutaj 3/8. 3/8 i to się równa i zamień to na procenty. Jak to zamienisz? A cię jeszcze przesunę tutaj. I ty, Moniko, też. A potem sobie rób następne zadania tutaj z książki. Tak, dobrze. 300. Ale wiesz, ale może skrócić najpierw. Tu się da skrócić. 4. Tak. Dobrze. No, ale nie 24. A, tu już palcem. 25. Dobrze. To się równa. Tak, dobrze, ale jakiego symbolu brakuje? Tak, to już trzeba pamiętać o tym. To się równa. No ile to będzie? Wyłącz całości. Tak. A dopisz tutaj jeszcze symbol. Tak. A napisz to w ułamku dziesiętnym. Tak. No ale pamiętaj o symbolu, bo inaczej to jest coś innego. To byłoby coś innego. Pamiętasz, co znaczy procent? To jest per centum, czyli przez 100. A napisz to przy pomocy setnych. Ile to będzie setnych? O, tutaj. Gdyby ktoś chciał w ten sposób. Tą liczbę. O tą. 37. No, napisz. Tak, tylko 37? I 5. Tak, 37 i 50 setnych. O, tak możemy zapisać. Czyli widzisz, potrzebny jest ten symbol? Potrzebny, bo bez tego symbolu to byłoby o tylko to, a to musi być przez 100. Dobrze, no to zamieniłeś na procenty. Dobrze. A teraz zobacz, ja tutaj zamaluję to i tutaj, popatrz, tutaj w tym miejscu obliczysz, ile jest na niebiesko zamalowane. O, tutaj sobie podpisz nawet, że na niebiesko jest jaki ułamek zamalowany. Niebieskim kolorem. Mamy to, zrób sobie też to niebieskim kolorem. No, Szymonko, patrz tutaj. Niebieskim kolorem jest zamalowana jaka część? 2/8. No to napisz tutaj, podpisz, że to jest 2/8. Dobrze. Masz tutaj lepszy mazak. I obliczaj, ile to jest procent. Napisz sobie tutaj 2/8, tu. To się równa. Zamień na procenty. No dobrze, razy 100, ale czego? Tak?
25%, dobrze. A 25% to jest inaczej ile? W ułamku. Popatrz, chodźmy o coś takiego. Czy można było to, bo ty zrobiłeś to drugim sposobem, prawda? Ten nasz drugi sposób to jest mnożenie przez 100%. Drugi sposób zamiany ułamka na procenty. To jest mnożenie ułamka przez 100%, tak? A pamiętasz, jaki był pierwszy sposób zamiany na procenty? Pierwszy to trzeba najpierw skrócić. Skróć sobie ten ułamek. Skróć sobie go. 1/4. No to napisz. No to też sobie popatrz. Tu robimy 1/4. I teraz, jaki ułamek robimy tutaj? O jakim mianowniku? 100. No to zrób. Napisz sobie tutaj 100. Tak? No tak. No to już nie musisz pisać. Razy 25%, zgadza się? Razy 25, tak? To ile będzie procent? Jeszcze. Tak. To ile to jest procent? Nie, ale to nie 25%, to mnożymy razy 25. Tylko o, razy 25. I mamy 25 setnych, a 25 setnych to jest ile procent? To jest 25%, to samo. Dobrze. To wiesz co? Popatrz, tutaj narysowałeś ładnie ośmiokąt, tak? Ośmiokąt. To wiesz co? Wykorzystamy ten ośmiokąt od razu do takiego zadania. Aha, może jeszcze przypomnimy sobie jeszcze jedną rzecz. O, ja zamaluję, popatrz, tutaj tak. Na zielono. I ty określisz na zielono. 1/8. No dobrze, to zapisz to, 1/8. Możemy zgadnąć. No dobrze, no to zgadywanka. No to ty mówisz, że ile to jest procent, 1/8. Ja mówię, że to jest 12,5. 12,5%, tak? I Monika mówi tak samo. No dobra, no to sprawdzimy, czy macie rację. Zrób rachunki. Nawet tym zielonym możesz. Zatrzymaj sobie rączkę na stole drugą, dobrze? Tak. No pięknie, brawo. Tak, mieliście rację. A teraz popatrz. Ja wymarzę tutaj ten środek. Chociaż nie. Widzisz, jeszcze niepotrzebnie zmazuję. Bo chodzi mi o taką rzecz. Popatrz, tu są te przekątne, niektóre przekątne. I zadanie dla was wszystkich, dla was obojga jest takie. Ile wynosi ten kąt tutaj? Oraz ile wynosi ten kąt? O, popatrzcie. Ten kąt nazwę sobie alfa, a ten kąt nazwę sobie, ten może na niebiesko go napiszemy, to będzie kąt beta. Tutaj. Jaka jest data 2018? Beta. O, Moniko, spróbujcie obliczyć, ile wynosi kąt alfa, ile wynosi kąt beta. Jaką ma miarę? Miarę, czyli ile ma stopni. Kąt może alfa najpierw. Jak to obliczysz ten kąt alfa, Szymonku? Alfa równa się. To jest ośmiokąt foremny, tak? Narysuj mi ten rysunek i spróbuj obliczyć ten kąt alfa. Jak go obliczysz? Masz jakiś pomysł, Szymonku? Ale. I pokaż, jak to zrobisz. A razy musi ile wyjść? No ja nie wiem. Próbuj sam. Ale razem, które kąty razem? A 360 razem. A które kąty? Które kąty mają 360 razem? Pokaż. A dookoła, tak? Taki kąt pełny, tak? Ja wiem, jak to obliczyć. No to napisz rachunki. Napisz, dobrze? Ja mogę to powiedzieć? No powiedz. 360. Tak. Podzielić na
8. Na 8. No to zapisz to. Zapisz to tutaj, dobrze? Zapisz i oblicz. Bardzo ładnie. Tak, ty w ułamku to napisałeś od razu. Dobrze. I teraz robię pisemnie. Pisemnie, tak. Ale chwileczkę, Szymon, Szymku, 4 razy 8 to jest ile? Ty nie oszukujesz mnie tutaj? To jest 36, 4 razy 8? 32. No właśnie. Tak. No więc tutaj wpisz wynik. To się równa. Procent. Nie procent. 45, ale czego? Kąt. No to kąt się mierzy w czym? W stopniach, a jak się zapisze stopień? Kółeczko. Tak, i tutaj też powinno być kółeczko już. Dobrze, Mańko, to jest samo masz, 45 stopni? Dobrze, to znamy ten kąt, tu jest 45 stopni, tak? No to jak obliczysz kąt beta? Szymonku, popatrz. Kąt beta teraz. Tutaj sobie napiszemy, że alfa ma 45 stopni. A teraz dostaniesz niebieski mazak do obliczenia kąta beta. Kąt beta. Jak obliczysz? No, Szymonko, popatrz sobie na rysunek. Mańko, ty też. Robię. No, Szymonku, jak to zrobisz? Ale nie, Szymonku, nie rób w ten sposób. Tylko myśl o kącie beta. Jak obliczyć kąt beta? Razem jest... A, to wiesz co, tak razem to za trudno, zobacz. Pomyśl... A, ja wiem. No, jak zrobisz? Tutaj jest kąt 60. Gdzie? Tu 60, a skąd jest 60? No bo w trójkącie powinny być 60. Ale w jakim trójkącie są po 60 stopni? Równoboczny. Równoboczny. A czy ten trójkąt jest równoboczny? A tutaj masz 45. No to jest równoboczny? Nie wiem, jak to zrobić. Tak? To jest 45. Tak? No to możemy tu napisać. Poczekaj, napiszemy, że tu jest te 45 stopni. I co z tym zrobisz? Jaki rachunek wykonasz? Jak myślisz, jaki to jest trójkąt? O ten trójkąt tutaj. Ja sam może myślę. No, ale jaki to jest rodzaj trójkąta? Powiedz. Moniko, ty masz już wyliczone? Tutaj to. Równoramienny. Które boki ma równe? Zaznacz kreseczkami równe boki. Które boki ma równe? Ten bok jest równy temu bokowi. Dobrze. A czy ten bok jest równy tym dwóm bokom? Nie. To damy jedną kreseczkę, tak? Że to jest inny bok. No to jak obliczysz ten kąt? Jaki masz sposób na takie coś? Na taki przypadek. No, jak to zrobisz, Szymonku? Napisz te rachunki, dobrze? Nie, to weź to, żeby dało razem 180 plus to. No tak, no to wiesz co, to napisz takie równanie nawet. Napisz takie równanie. Nie, jak to obliczę? W pamięci chcesz obliczyć? Tak, bo lubię. No dobrze, no to jest zagadka dla ciebie. Myśl sobie w pamięci. A tu już napiszemy. Mania, ile ty mówisz? Że beta równa się. Mańko, na razie nie mów. No, najpierw Szymonek. Próbuj ty odgadnąć, albo obliczyć. Ja mówię, że to będzie 60... 2,5. 62,5. 62,5 i 0,5, tak? I 0,5 stopnia. Stopnia, o nie procent. No nie mówię.
Monika na razie nie mówi. A to wiesz co? Sprawdzimy. Uwaga, Szymonku, napisz odpowiednie równanie do rozwiązania, dobrze? Napisz odpowiednie. A mogę to sobie sprawdzić z pamięci? No to sprawdź sobie. Źle. No właśnie, no to ile? 72,5. No to napisz sam wynik, napisz tutaj. Sprawdzę sobie. Za dużo. Teraz za dużo, no właśnie. To ile to będzie? 68. Sprawdzę sobie. Za dużo. Już wiem jak. Trochę za dużo, tak? No to ile? 67,5. Sprawdzę. I daj kółeczko, że stopni. Sprawdzę. Dobrze, i sprawdź sobie. Ale jak obliczasz? Wytłumacz. Obliczam normalnie. To No ale. Powiedz, żeby ktoś, kto ogląda filmik, żeby wiedział, co ty robisz. 2 razy to plus 100. Dwa razy to plus 100, tak? I ile musi wyjść z tego wszystkiego? 180. I wyjdzie? Ile jest 2 razy to? 134. A nie lubisz sobie zrobić tak? 180 razy 40. No właśnie, to mi chodzi. No dobrze, dobrze, no, tak. No i Szymonku, ile będzie 2 razy to? Będzie... Mynko, próbujesz to robić następne? Tak. 135. No tak, będzie 135 i... Plus 35, dobrze. To jest dobrze, dobrze. A wiesz co? A popatrz, ułóż teraz równanie odpowiednie, dobrze? Traktuj. Beta to jest beta, to jest nieznana nasza wielkość, beta. A jak to robisz? No ale jakie równanie byś napisał teraz? Patrz, tu jest beta, a tutaj... Beta plus beta plus 40. No to napisz to równanie, tak. 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 Tak, ale to się ma równać ile? 100. Tak, tylko tutaj dopisz może to są stopnie, tak? Ominko, takie równanie sobie też napisz i rozwiąż go. No i rozwiąż teraz to równanie. A siądź ładnie, prosi, koszmunku. Siądź ładnie. No i jak to rozwiążesz? Zamiast beta plus beta to napiszesz sobie co? 2 razy beta. Tak, czyli 2 beta, bez kropki, 2 beta. A co zrobisz z tym 45? Plus. Poczekaj, ale co z nim potem trzeba będzie zrobić i tak? Po obu stronach trzeba co zrobić? Ale. Tak, no to napisz. Pięć, stopni, kółeczko. Napisz kółeczko. Moja pan. No to twoja, ale cóż mi do pokazywania. Dobrze. No to już wykonaj to. Odejmij 45 stopni od obusu. Ale daj mi, ja muszę pokazywać, wiesz? A to jest moje. No dobrze, no twoja, ale ja ją pożyczyłem, no. I zobacz. I odejmiemy, jak odejmiemy 45 od obu stron, to co będzie po tej stronie? No, Szymonku. Co będzie po tej stronie, jeżeli odejmiemy 45 stopni? 2 beta. Tak. Tak, a gdybyś nie odejmowali od razu, tylko napisz co się będzie odejmować. Napisz wszystko, dobrze? Szymonku. Napisz tutaj wszystko. Mm.
Na przebieg 180 stopni. Stopni. Wiem, zaraz napiszę. Więc można powiedzieć, że to 45, co zrobiliśmy? Przenieśliśmy na drugą stronę ze zmianą znaku. Ze zmianą znaku, tak. I to oznacza, że odjęliśmy 45 od obu stron, tak? Tu znikło, a tu się pojawiło. Dobrze? No i teraz ty już wiesz, że to jest 135 tutaj, tak? To już możemy tak napisać. 135. Dobrze? I teraz co trzeba zrobić po obu stronach? Odjąć? Nie odjąć. Razy. Nie no, zobacz sobie tutaj dokładnie. Co? Podzielić. Podzielić, no właśnie. Podzielić trzeba... Przez... Nie no, przez... 135. Nie. Trzeba podzielić obie strony przez ile? 2. Przez 2. Napisz to. Dobrze. No i beta równa się... Dobrze. No tak, zgadza się. Dobrze. To teraz popatrz. Tutaj wprowadzimy sobie jeszcze kąt gamma. Zobacz, kąt gamma to będzie o ten kąt. Kąt tego ośmiokąta. Monika, też popatrz. Kąt wewnętrzny ośmiokąta, gamma. To mam takie pytanie do Was. Ile wnosi kąt gamma? Ja już wiem. No to napisz, ile wnosi kąt gamma. Mhm. 135, ale kółeczko, stopni, tak? Dobrze. Dobrze. A mogę coś zadać panu o tych kątach? No to zadaj mi coś. A jaki? To jest kąt. No, wiesz co, no tutaj to, aha, chodzi ci, tak jak narysować jakiś łuk, ale chodzi ci o kąt między tym, a tym, tak? Nie, między... A to nie są kąty. Wiesz co? Tak, między tym, a tym. Między bo to jest promień, bo tak, bo tu jest okrąg opisany, można powiedzieć, nie? Okrąg opisany na tym i to jest tak, to jest jeden promień, to jest drugi. Między tymi przekątnymi, tak? Ten kąt, tak? No dobrze, ja go nazwę delta. To zagadka dla wszystkich, ja też pomyślę. Ty mi zadałeś zagadkę, a ja tobie. O. Ile ten kąt delta wynosi? Monika, to też. To ja też. Wiem. Jak go będzie ten kąt delta? Między tym promieniem, a tym promieniem. Ja też wiem. No to jak to obliczysz? Jaki rachunek zrobisz? Wytłumacz. Ja już wiem. No dobrze, ale to skąd ja mam wiedzieć, że ty wiesz, jak ja nie wiem, ile ty wiesz? 135. 135? Ten kąt? Nie. Ten kąt nie będzie 135. Między tym, a tym. Ty masz zakrętkę w ręku? O, daj. Dobrze, no to jak to policzysz ten kąt? Delta. Właśnie liczę. No ale 2 razy 35 plus 45. 2 razy 45 plus 45. Dziewięćdziesiąt to są 2 te. Tak. Tak. I co jeszcze musisz zrobić? Plus 45. Bo tu jest 45, tu jest 45 i tu jest 45, tak? Dobrze. No to ile będzie? 135. 135. No cały czas tak. Aha, tak mówiłeś. Mówiłeś tak od razu? No. A, no to wiesz, to ja się pomyliłem. Rzeczywiście. Jeżeli tak mówisz, to ja się pomyliłem. To masz 1/10 punktu. To ile masz punktów już? 1,5. 1,5. Nie, 1,6, bo wtedy miałem. Tak, no dobrze, niech będzie. 1,6 masz. 1,6 punktu. To wiesz co? To policzymy od razu, ile procent masz punktów na nagrodę, dobrze? Policzymy, ile masz procent. Jak policzysz, ile procent nagrody już masz, tak jakby? Masz już 1,6 punktu, a trzeba mieć 5 punktów na nagrodę książkową. To jak to obliczysz? No, ale napisz te rachuneczki tutaj. 4 i 4. Nie, to... Nie. 3 i 4. 3 i 4 ci brakuje, ja wiem, ale jaki procent już masz punktów? Wiesz, jak to zrobić? Trzeba wziąć tyle, ile masz, do tego, co trzeba mieć w całości, do 5 punktów, rozumiesz? I to zamienić na procenty. No to zamień to na procenty. Zamień tą liczbę na procenty. No, też wiem, przecież robię. Ale nie kalkulator będzie. Wiem, ale muszę tylko sprawdzić coś. No
Proszę panko, jak to zamienisz na procenty? Zrób to pierwszym sposobem. Drugi. No to niech będzie drugi, no. Dobrze. No dalej, równa się. Co można zrobić teraz? Skrócić. To skróć. Tak. 6 razy 20. No i ile to będzie? 120? Nie. 6 razy 2. Ale po co robisz 6 razy 2? To jest 1 i 6 razy 2. Razy 20. Zrób sobie 1 i 60 razy 2 najpierw. To ile to będzie? A to jest 20,120. No ale to są dziesiąte, to nie będzie 120. To będzie 120 dziesiątych. Wiesz co, najlepiej to zrób pisemnie. Wiesz co, żeby nie było. Zrób pisemnie, dobrze? No zrób sobie pisemnie. Wiesz co, zero się wystawia na bok. O, tutaj. Razy 20, no nie? I przez zero się nie mnoży. No, może sobie tak odciąć, tak. Dobrze. No i mnóż sobie. 2 razy 6 to jest 12. Tak. Tak. Przecinek. Tak. Tak. Czyli ile to jest procent? Napisz tutaj, równa się. Ale, czy. Po co pisać 0? 32. Procent. Bo przecinek 0 to można nie pisać, tak? 32%. Czyli masz już tak jakby 32% nagrody. Dobrze. Dobrze, to teraz wiesz co? Zrobimy jeszcze taką rzecz. Ja to wszystko wymarzę tutaj, prawie. W tym ośmiokącie. I zadam ci takie pytanie teraz. Ile ten pięciokąt ma wszystkich przekątnych? Narysuj jakąś jedną przekątną na niebiesko. To jest ośmiokąt. Znaczy ośmiokąt, tak. A ja powiedziałem jak? Pięciokąt. Nie. Tak. Nie. Tak. Tak. No nie. Ja słyszałem ośmiokąt. Ja mam pięciokąt, na pewno. No może tak. Komuś się z nas pomyliło. Dobra, Szymonku. Czy my wszystko robimy, żeby nie dostała tej 1/10? Dobrze, Monika dostała 1/10 punktu. Mogę się pomylić. No to Monika ma 5 punktów. Ma, to ile ma procent punktów? 100% ma, tak. Dobrze. No to też chcę mieć. No to staraj się. Brakuje ci nie tak dużo już, no. Uwaga. Szymonku. Dużo. Szmolko, narysuj jakąś przekątną tutaj, w tym ośmiokącie. No, narysuj jakąś przekątną. Szmolku, Amiko, to też sobie narysuj ośmiokąt i narysuj i zastanów się, ile jest wszystkich przekątnych. Wszystkich razem. No, Szmolku, narysuj przekątną jakąś. Szmolku, nie wiesz, co to jest przekątna? Wiem. No to narysuj przekątną. No Szymonku, no rysuj przekątną. Nie chcesz się uczyć? Chcę. No to rysuj przekątną. Tak, to jest przekątna, dobrze. Bo łączy ten wierzchołek z tym wierzchołkiem. Aha, to wiesz co, to możemy jeszcze zrobić takie zdanie. Moniko, popatrz, jeszcze takie zdanie zrobimy. Pamiętasz, ile stopni ma ten kąt tutaj? Kąt wewnętrzny ośmiokąta? 120. Nie. A 135. Tu jest 135 stopni. Dobrze. Oj, źle napisałem. Tutaj napiszę 135 stopni. To ile ma ten kąt? O, ile ma ten kąt? No to też sobie zrób. O, ten kąt. Ten kąt nazwę sobie na przykład, no załóżmy taką literką omega. O, kąt omega. Ile ma stopni?
Jak to obliczysz? Masz pomysł? To napisz to tutaj. A przekonaj mnie, dlaczego? No bo 2 razy 22,5 to jest 135. Znaczy nie, no 2 razy 22,5 to jest? 45. 45, no i co dalej? I co zrobisz dalej z tym 45? Powiedzieć? No, Szymonku, no nie wiesz co zrobić dalej? Ten kąt ma tyle. Który kąt? A ile ma ten kąt? Też. Tyle samo. To te dwa razy mają? 45. No właśnie, no i co dalej robisz jeszcze? I dodać ten kąt i razem będzie? 180. 180. No dobrze, no brawo. Rzeczywiście, ten kąt ma tyle. A napisz odpowiednie równanie, dobrze? Napiszesz równanie odpowiednie? Takie, żeby to omyka obliczyć. No napisz, bo ty już wiesz, jak to się robi, no. Boże, Mielko, rób ładnie, to będzie niedługo przerwa, no. No, ale to się równa. No, razem się musi ile równać? Razem. Tylko wiesz co? Tylko to, co napisałeś, to napisałeś nie równanie, tylko pewną równość. To jest sprawdzenie naszego równania. Natomiast jeżeli my nie wiemy jeszcze, jaki tu jest kąt, to co tutaj wpiszemy w to miejsce? X. X albo, patrz, ja to nazywam literką, omega, czyli 2 omega, tak? No to rozwiąż to równanie szybciutko, bo ty już umiesz. Jak to rozwiążesz? Co zrobisz po obu stronach tutaj, w tym równaniu? Razy? Nie razy. Czego się musisz pozbyć tutaj? Co jest niepotrzebne po tej lewej stronie? To, a jak się tego pozbędziesz? Odjąć. No to odjąć 135, tak, od obu stron. No to co będzie tutaj w tej linijce? Napisz sobie tutaj. Ale siądź ładnie i napisz sobie 2. Tak. 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 Kółeczko, stopni. Co teraz zrobisz? Co zrobisz po obu stronach? Tak. No tak, dobrze. 22,5 stopnia. Dobrze. To wiesz co, teraz na koniec przed przerwą... Aha, nie, no jeszcze zrobimy o tych przekątnych. Bo tutaj narysowaliśmy jedną przekątną. To narysuj może jakimś innym kolorem, żeby było kolorowo, jakąś inną przekątną. O, na czerwono. Z tego wierzchołka nawet. Narysuj inną przekątną. Z tego wierzchołka. Dobrze, mamy czerwoną przekątną. A narysuj jeszcze z tego samego wierzchołka jeszcze inną przekątną, na czarno. Ale tutaj do tego wierzchołka, bo z tego wierzchołka. No ale to już była, ta to już była, to była czerwona. Dobrze. O, mamy jeszcze czarną, dobrze. A jeszcze narysujesz zieloną. Z tego wierzchołka da się jeszcze poprowadzić przekątną? Tak. No to narysuj. Nawet dwie. No to dwie. No to narysuj nawet te dwie. Tak? I jeszcze. Dobrze. I teraz powiedz mi tak. Ile przekątnych wychodzi z tego wierzchołka? Tylko tutaj... O, to mi... Sześć? No powiedzmy dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wychodzi tylko z tego wierzchołka. Tak? Widzisz to? Dobrze.
To ile jest wszystkich przekątnych? Patrz, P. Liczba przekątnych. Przekątnych ośmiokąta ile jest? Wszystkich. Jak myślisz? O, Moniko, popatrz. Tutaj Szymanek narysował przekątne, wszystkie przekątne z tego wierzchołka, jest ich 5. To ile jest wszystkich przekątnych? O, Szymanek rysuje, tak. Dobrze. To już teraz już masz ile ich? 10. Ha, ale będzie plątanina, nie? Tylko nie rysuj dwa razy tego samego. Których jeszcze brakuje? Po co dwa razy? No dobrze. Mam jedno, nie wiesz. Nie szkodzi. No dobrze. No jeszcze dorysowuj. Takich, których nie ma. Marga, ty też pomyśl, ile będzie tych przekątek tego ośmiokąta? Tylko to tam, gdzie już są, to już nie rysuj. Jakie jeszcze nie masz? Tak, takie nie ma. Takie nie ma, dobrze. Tak, tak, to już jest. Nie ma. No dobrze. Była. Już, no nie? Wiesz co, już chyba są... Już nie wszystkie. To już jest. Ta była już. O, tu jeszcze nie ma. Patrz, nie ma tej. O, stąd, tutaj. To już szybko. Tu. O, stąd, tutaj. No. Nie ma. Dobrze, już chyba są wszystkie mniej więcej. Nie. Nie wszystkie. Tak, już są wszystkie. Dobrze mówię. Dobra, Szymonku, wystarczy rysowania? Nie, no to już była, bo to była czarna, czarno narysowana. Dobrze. I teraz, wiesz co? Pytanie jest takie. Ile tych wszystkich przekątnych jest? Popatrz. Ile wychodzi? 5 plus 5 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie, no ile jest wierzchołków? 8. Tak? 8 razy 5. No to napisz tutaj to co chcesz napisać. 8 razy. I to się równa? 40. No ale tutaj ja dam pytajnik. Popatrz. Czyli ty mówisz, że tych przekątnych jest ile? 40. Nie mówisz. Mylko, Szymonku, masz zatyczkę? Masz, daj. Pomyślmy, uwaga, pomyślmy teraz, czy to jest dobrze. Popatrz, z każdego wierzchołka wychodzi ile przekątnych? Z każdego wierzchołka? A nie dobrze. Dlaczego nie dobrze? Wiesz, dlaczego nie dobrze? A tu jest za dużo, czy za mało napisane? Za mało. Tu jest za mało. Za dużo, tak? A dlaczego za dużo? Niektóre są jeszcze chyba po 4. Niektóre rysowałeś dwa razy, prawda? Bo popatrz, zobacz, ty brałeś tak. Jak rysowałeś przekątną stąd, o stąd dotąd, to liczyłeś raz, a potem brałeś stąd, a uwaga, a potem stąd dotąd liczyłeś drugi raz, a to jest to samo, tak? Zobacz, są dwie narysowane, dwie po tym samym, tak? To jest jedno i to samo. Czyli liczyłeś dwa razy. Tą liczyłeś dwa razy, bo liczyłeś tak, z tego wierzchołka raz, a potem z tego wierzchołka liczyłeś drugi raz. Rozumiesz? No to ta liczba jest jaka? Za duża. No, a ile razy jest za duża? Dwa. Dwa razy za duża? Tak. A dlaczego jest dwa razy za duża dokładnie? Wiesz dlaczego? Potrafisz wytłumaczyć? Bo na przykład patrz, ta przekątna, to ona była liczona z tego wierzchołka oraz... Oraz liczona była drugi raz z którego wierzchołka? Ta przekątna, o ta. Z tego wierzchołka. Liczyłeś ją dwa razy, prawda? Ja też chcę mieć 5 punktów. Poczekaj. Więc tak naprawdę to ile jest tych przekątnych? Co trzeba z tym zrobić? 20. 20, czyli trzeba to zrobić. No, zrób tej poprawkę. Dopisz to, co trzeba dopisać, tak? I tutaj dopisz. Tak. I napisz wynik. No dobrze, dobrze policzyłeś. Rzeczywiście jest 20 przekątnych. To są tutaj pytanie kilka. No to już pytanie już niepotrzebne. Teraz już jest dobrze. A koło? Teraz jest dobrze. To popatrz. Zobacz. Jeszcze przed przerwą, bo już zrobimy sobie za chwilkę przerwę. To jeszcze narysuj sześciokąt foremnie. A która godzina? No jest 20 po 10. Narysuj, potrafisz narysować sześciokąt foremny teraz? Sześciokąt foremny. Dasz radę? Sześciokąt? To jest tak jak główka takiej śruby, które tam nakręcasz. Masz takie śruby. Tutaj jest. Taką śrubę? Ja zaraz ci znajdę śrubę. A ty spróbuj. Tutaj jest.
O, tu mamy sześciokąt, nie? To odrysuj od tego, będzie sześciokąt. O, obrysuj, ja cię będę trzymał. Ja trzymam, a ty rysuj. Tak. No już, dobrze. Tak. O, właśnie, Szymanek miał dobry pomysł. Tak. Rysować to masz tu, czy też radę? Da radę. Szymanek jest sprytny. Tomika sobie też narysuj tak na oko. Narysowałam. Już obliczamy. Przekątów, tak? A obliczamy jeszcze kąty odpowiednie. No i rób następne zadania tam z książki. Dobrze. O, mamy piękny sześciokąt. Brawo. I teraz popatrz. Poczekaj. Miał być sześcienny. A, nie, to jest sześciokąt. Sześciokąt, mamy sześciokąt. A, foremny. No, on jest foremny. Ja zostałem sześcienny. Poczekaj, to jest sześciokąt foremny, to znaczy, że boki ma jakie? Równe. A kąty jakie ma? Proste. Nie proste. Równe. Też ma równe. I teraz popatrz. Pierwsze zadanie twoje to jest takie. Jak ja bym tutaj poprowadził niektóre przekątne, o. Tak. I tak. No to co? To jaki jest kąt tutaj? Ile stopni ma tutaj ten kąt? Jak go obliczysz? Przesuń się dzisiaj. No ile tu jest stopni? Podzielić na 6. No, to jest ile? To jest 60. Tak, to tu jest 60 stopni. Zgadza się, 60 stopni. To ile stopni jest tutaj? O, łatwe. No to ile? 16? Nie, nie 16. Nie. 68 odjąć. Ale jakie tu jest 60 stopni? To jest 60. 8. Nie, 60. Nie, no 60. Przecież sam liczyłeś, że 60. Tu jest 60 stopni. Bo, ja widzę, że tu jest 6. Nie, no to źle widzisz. 360 dzieliłeś na 6, prawda? To jest 60 stopni. Dobrze, to ile jest tutaj? Tutaj jest, bo 60 odjąć 180 to jest. Nie, 180 odjąć 60, tak? Tak robisz. To jest 130. Nie. 180 odjąć 60. Ja już wiem, ile to będzie. 60. Tu jest 60, tak? Bo tutaj jest 120, tak? 120 na 2 to jest, tu jest 60. Tu jest 60 stopni, a ile stopni jest tutaj? 60. Też 60 stopni. To jaki jest to trójkąt? Ten trójkąt tutaj, to jaki to jest trójkąt? Kąty ma wszystkie równe. To jaki to jest trójkąt? Równoboczny. To jest trójkąt równoboczny. Dobrze. To mam takie pytanie. Zobacz. Ile wynosi ten kąt tego sześciokąta? Kąt wewnętrzny sześciokąta. O, ten kąt. Takie trudne jest 120. Tak, to jest 120 stopni. Dobrze. Boję się. Dobrze, no to popatrz. To już będzie przerwa za chwilkę, tylko teraz jeszcze jedną rzecz zrobimy. Zobacz, jeszcze jedna rzecz. Ile przekątnych ma ten sześciokąt? Czyli ile wynosi liczba przekątnych? Patrz, P6, czyli przekątnych sześciokąta ile jest? Może tylko małe P dajmy, bo P6 to były permutacje może. O, P6, przekątnych sześciokąta ile jest? No, pomyśl oboje, Maniko, ty też pomyśl. Jak to obliczyć? No, jak byś to obliczył, Szymonku? Jak byś sobie dał radę z tym? Zobaczymy, czy sobie dasz radę, no. To jest takie zadanie, no już z liceum bym powiedział nawet. No, albo z gimnazjum, z trzeciej gimnazjum. Ja się tego uczyłem w pierwszej liceum. A ja jeszcze nie. Zawsze je widziałem wcześniej, oczywiście. No, ile jest tych wszystkich przekątnych? Pomyśl. Tak, o, zaczynasz je rysować, dobrze. Moniko, to już liczyłaś? To powiedz sobie dla siedmiokąta, dla dziewięciokąta, a potem ogólnie, ogólny wzorek.
dla N kąta. O, Szymonek ładnie rysuje, dobrze. Tak. No jeszcze ma, jeszcze brakuje. Dobrze, już są wszystkie. Dobrze, no i ile ich jest? Jak to policzysz? Jak to Szymonek policzy? Zobaczymy. Tutaj są dwie. Znaczy, no nie, tu z tego wierzchołka ile wychodzi? Z tego wierzchołka? Dwie. Nie, jak to dwie? No bo jeszcze jedna była stąd. A, wiesz co? Ale policz wszystkie, które wychodzą stąd. Stąd wychodzą trzy, tak? A z tego wierzchołka ile wychodzi? Trzy. A z tego? Trzy. No, no właśnie. Nie, dwie. Nie, ale... Trzy. Z każdego wierzchołka wychodzą po trzy, tak? Sześć razy trzy. No to napisz o ten rachunek. 18. No, napisz o ten rachunek. Tak, ale? Nie, tak. No nie stopni, tylko 18 przekątek, ale czy to jest dobrze już? Co z tym musisz zrobić? 22. No to zrób tej kreskę ołkową. Tak, a dlaczego dzielisz na 2? Dlaczego trzeba podzielić na 2? Wytłumacz. Dlatego, że... Niektóre liczby takie dziwne. Znaczy nie to, że niektóre. Wszystkie są policzone podwójnie, tak? Bo na przykład patrz, zobacz. Tą przekątną to liczyłeś tak i z tego wierzchołka, ale liczyłeś też z którego wierzchołka ją jeszcze. I z tego, tak? No bo tak pan mnie kazał. No, kazałem ci tak, no bo tak jest łatwiej. Żeby każdą policzyć podwójnie, tak? Zobacz. Ta przekątna jest liczona i z tego wierzchołka, i z tego wierzchołka. A na przykład ta przekątna, zobacz, ta przekątna, to jest liczona z którego wierzchołka? Ta przekątna, ta gruba. Z tego oraz z tego. Czyli liczone jest... Każda jest liczona dwa razy, tak? Dlatego musimy podzielić na 2. To jest ich 9, tak? Wiesz co, poczekaj. Jeszcze jedna rzecz i już będzie przerwa. Jeżeli będzie siedmiokąt. Zobacz, ja narysuję szybko siedmiokąt. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, jest siedmiokąt. To ile będzie przekątnych siedmiokąta? Zobaczymy, czy dasz radę to policzyć. Jak to policzysz, to już będzie przerwa. I dam ci nawet 1/10 punktu, bo to jest trudne zadanie dla 7-latka. Jak ty to policzysz? Wszystkie przekątne siedmiokąta. Ja już obliczam sobie. No ale napisz to. Ja już chyba wiem, ile to będzie. 14. No ale pokaż mi rachunki, dobrze? Bo tutaj jest ich 4. 4. I tak ze wszystkich. Dobrze, no to podzielić na 2. No to napisz te rachunki, dobrze? No dobrze, ale skąd się wzięło 28? To było? Wszystkie 4 te. Razy. 4 razy 7. Tak, bo 4 z jednego wierzchołka, a jest 7 wierzchołków, prawda? A dzielisz na 2, bo każda policzona dwukrotnie, 14. No dobrze, brawo, no to musimy robić przerwę. To masz już, zobacz, ile masz punktów w takim razie? Nie 1 i 7. 1 i 7, to ile ci brakuje do 5? 3 i 3. 3 i 3 brakuje, dobrze. Przerwa.